Zwycięskie spotkanie PGS Kry w ramach dziesiątej kolejki plus ligi okraszone jednak było chwilą grozy. Karol Kłos, środkowy mistrzów polski, w czwartym secie upadł na boisko i nie był w stanie kontynuować spotkania. Mimo szybkiej i fachowej pomocy fizjoterapeutów, kłos opuścił halę Energia. Okazało się, że doznał kontuzji skręcenia stawu skokowego. Przewidywany czas absencji chorobowej Karola to od 7 do 10 dni. To dobre informacje, ponieważ sytuacja, w której kłos doznał kontuzji, wyglądała dużo gorzej. W meczu z Radomiem kłosa na boisku zastąpił Dawid Filn Rodriguez.